Ostatnio miałam taką dosyć intrygującą sytuację, wręcz arcyciekawą, jeśli chodzi o moją gitarę, i opowiem wam ją. Musiałam zawieźć tą gitarę do lutnika. Nic jej nie dolegało, ale nie miała uchwytu na pasek, do którego ja byłam przyzwyczajona w poprzedniej gitarze. Więc zasięgnęłam opinii, poszperałam w internecie, ale dostałam cynka, że jest pewien fajny lutnik, że robi gitary od profesjonalnych muzyków, więc na pewno nic nie zepsuje. Że wszystko będzie w porządku, bo potrafi zdziałać niemożliwe rzeczy, więc z czystym sercem mogę mu ją oddać. No więc po tej opinii zadzwoniłam do tego pana i umówiłam się z nim na przyszły tydzień. W poniedziałek, kiedy miałam do niego wyjechać, zadzwoniłam, że już jedziemy, będziemy za 40 minut, a on mi powiedział, że nie zdążę tam dojechać, żebym była trochę później, żebym nie była o 11, tylko trochę po. Więc zahaczyliśmy o Myjnię, dojechaliśmy trochę po 20. Wjechaliśmy na podwórze. Po prawej stronie był taki niski sklep, a na wprost taki domek z napisem serwis. I tam stały dwa auta. Wysiadłam z samochodu razem z moim mężem. Mówię, gdzie mam iść? On mówi, weź telefon i zadzwoń. W momencie, kiedy wyciągnęłam telefon, podszedł do mnie pewien pan i mi powiedział, o co chodzi? Ja mówię, że przyjechałam z gitarą do serwisu. I mówi, no to zapraszam panią tutaj ze mną do sklepu. Poszłam z tym panem do sklepu, on zobaczył moją gitarę. Ja mu powiedziałam, o co chodzi. On się podopytywał. Ja się w końcu go zapytałam, a to ja nie z panem rozmawiałam przez telefon? On mi mówi, nie, z kolegą. Zostawiłam gitarę, zostawiłam numer telefonu, nie dostałam żadnej kartki, no ale pan z polecenia. Wsiadłam do samochodu i pojechaliśmy z mężem do domu. Kiedy wróciliśmy do domu, już tak, wiecie, tacy uradowani, bo zadanie wykonane, chciałam się napić kawy z mężem, odbieram telefon. No gdzie pani jest? Przecież obiecała pani, że pani przyjedzie z gitarą. Wiecie, ja w tym momencie stan przedzawałowy. Ja mówię, jak to? Przecież ja tam byłam. I ja zostawiłam moją gitarę. Jak pani tam była, jak ja tam byłem za 5:11? Ja mówię, ale ja byłam 20 po. I wytłumaczyłam mu całą tą sytuację. On mówi, dobrze, to on zejdzie do tego sklepu i zobaczy. Ten pan zszedł do sklepu i faktycznie moja gitara już tam była. I odzwonił do mnie. Ja mówię, no to w takim razie proszę zabrać moją gitarę. No bo pan jest tym specem od gitar, tym lutnikiem, z którym ja się umówiłam. A on mi mówi, że nie może, bo ona już zaczęta, już jest w trakcie roboty. A poza tym to jego szef. Wiecie, ja po prostu w tym momencie sobie usiadłam i ja mówię, pięknie, nowa gitara. Kto ją ma w ogóle? Co ja teraz odbiorę z tego lutnika? Nie mam nawet potwierdzenia, że tą gitarę oddałam. Skończyło się dobrze, gitara jest, działa. Ale dlaczego wam o tym mówię? Analizowałam tą sytuację z każdej możliwej strony. Gdzie jest mój błąd? W którym miejscu ja czegoś nie zrobiłam albo zrobiłam coś źle? W którym miejscu było jakieś nasze niedomówienie? Wiecie, to wszystko się tak poskładało w całość. Taki dziwny zbieg okoliczności. I modliłam się do Pana. Czemu taka sytuacja? Wiecie, i Pan mi pokazał. Czasami jest w naszym życiu tak, że ktoś nam powie. Ktoś poleci naszego Pana. Ktoś nam o nim opowie, że to jest specjalista, ale my nie poznaliśmy go twarzą w twarz.
poznaliśmy Go tylko ze słyszenia. Nie mamy z Nim bliskiej relacji, więc jakże łatwo nam będzie się pomylić. A co jakby przyjdą czasy końca? Przecież myśmy słyszeli o naszym Panu i ja słyszałam o tym lutniku, a jednak wkręcili mnie, bo nie poznałam tego lutnika twarzą w twarz. Nie wiedziałam, jak wygląda. I tak jest z nami. Jeśli nie mamy relacji z naszym Panem, jeśli nie znamy Go twarzą w twarz, jeżeli z Nim się tak nie spotkaliśmy, to usłyszymy na końcu: nigdy Was nie znałem. Jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nowonarodzeni, a nie wydajemy owoców, no to tylko nam się wydaje. To pomimo tego, że chodzimy na ewangelizację, że chodzimy do kościoła, że podnosimy wysoko ręce, że skaczemy, możemy usłyszeć: nigdy Was nie znałem. Wiecie, kiedy nam na czymś bardzo zależy, to nasze myśli kręcą się wokół tej sprawy. To myślimy o tym dzień i w nocy, to planujemy. A czemu nam tak mocno nie zależy na tym, aby być zbawionym? Czemu nie zabiegamy tak bardzo o to? A jeśli Pan jutro przyjdzie, to w którym miejscu będziemy? Czy usłyszymy: nigdy Cię nie znałem? Bo chociaż słyszałeś o mnie z polecenia, chociaż byłeś tam na tym miejscu, to nie spotkałeś się ze mną. To zostałeś wykradziony. Wiecie, ale mamy czas łaski. Czas, kiedy możemy wołać do Pana, kiedy możemy żebrać u Niego, kiedy możemy przybliżać się do nas, do Niego, a On wyciągnie w naszą stronę ramiona. Kiedy możemy zabiegać i ufnie wołać. Tylko niech Kościele Ci na tym zależy.